Rozpoczynamy kolejny cykiel pytań i odpowiedzi i na początek pytanie zadaje pan Stan J. Prorocki, no ładnie się nazywa. Czy zreiterowanie połowy aktualnych ministrów do Parlamentu Europejskiego to europejska norma czy polska patologia? Szczerze mówiąc, nie bardzo się orientuję, jakie kandydatury do Parlamentu Europejskiego zostały wystawione w innych państwach, ale u nas to widać wyraźnie, że partie takie systemowe, tak zwane, które się tam rozpierają w centrum sceny politycznej, najwyraźniej potraktowały Parlament Europejski jako rodzaj politycznej emerytury, bo zarówno Koalicja Europejska, jak i Prawo i Sprawiedliwość do Parlamentu Europejskiego wysunęli tak zwanych byłych ludzi, a więc ludzi, którzy już tam powinni na polityczną emeryturę pójść. No i tam ta emerytura będzie bardzo łagodna. To chyba jest polska patologia, bo tam przecież tych posłów jest cała masa w tym Parlamencie Europejskim. No i oni tam puszczają złote myśli w fotele i tak dalej, więc to prawdopodobnie wszyscy na tej politycznej emeryturze są. Komu by to przeszkadzało? Proszę Państwa, pan Porocki, jeszcze jedno pytanie. Jak podoba się panu nowy imaż prezesa Kaczyńskiego jako dobrego wujka? No podoba mi się, bo imaż dobrego wujka jest ładniejszy niż imaż złego wujka, bo ten zły wujek tam wygraża i ta dobry się przymila, ale to przed wyborami się przymila. Tak jak to było w trzeciej części Dziadów, gdzie tam jest opis balu senatora Nowosilcowa i tam mówi, patrz, oto on pazurki schował i będzie się przymilał. No więc tutaj pan prezes Kaczyński się przymila, ale to tylko na tym etapie, bo jak po wyborach nadejdzie etap surowości, to już będzie wujkiem bardzo złym. Pan Mateusz Przybylski. Panie Michalkiewicz, po przegranej Konfederacji ogarnął mnie smutek i zrezygnowanie. Proszę powiedzieć coś optymistycznego, tylko nie o pogodzie. Czy uważa pan, że Korwin powinien zostać odsunięty przez swoją partię? Czy ten ruch przyniósłby dobry efekt? Pozdrawiam. No, co mogę powiedzieć optymistycznego? Konfederacja właśnie opublikowała tak zwane tezy. To dobrze, że to zrobiła, dlatego że o ile w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie trzeba było tam żadnego programu, bo wiadomo, że Parlament Europejski nie ma żadnej władzy, natomiast w wyborach do tubylczego parlamentu to już wypada jakiś program przedstawić, przynajmniej taki szkicowy. Inna sprawa, że to też tylko przez grzeczność, dlatego że wszyscy wiemy, iż 80, może nawet 85% prawa, jakie u nas jest uchwalane i obowiązuje, to są dyrektywy Komisji Europejskiej, więc tutaj tam każdy będzie miał taki program jak trzeba, a tam Komisja Europejska swoje, jak to mówią, pop swoje, czort swoje, prawda? No, ale dobrze, że te tezy zostały opublikowane, to jest dobrze, ale wadą tego całego ruchu jest to, że te tezy są bardzo ogólnikowe, a należałoby je troszeczkę uszczegółowić, troszeczkę skonkretyzować. I optymistyczne jest to, że do niektórych tez już są gotowe gotowce. Na przykład, no, muszę tutaj się pochwalić, bo kto mnie pochwali? Proszę Państwa, tam jest wśród tych tez ochrona życia od poczęcia. No to jest gotowy projekt ustawy, jeszcze z 1991 roku, przeze mnie napisany, który jest bardzo krótki, bo się składa z jednego zdania, kolejnego paragrafu do artykułu 148 kodeksu karnego, który mówi, kto zabija człowieka i tak dalej. Ten mój projekt, czyli ta ustawa antyaborcyjna, miała brzmienie takie, jako kolejny paragraf artykułu 148. W razie zabójstwa dziecka jeszcze nieurodzonego sąd może
podżegacza uwolnić od kary. Chciałbym się zatrzymać chwilę nad tym. Otóż to była ustawa bardzo surowa, jednocześnie bardzo humanitarna. Bardzo surowa, dlatego że aborcję traktowała jako zabójstwo człowieka, więc tutaj kwalifikacja byłaby bardzo poważna. No i sprawca aborcji byłby sądzony tak jak za zabójstwo, a więc do dożywotniego więzienia włącznie. Natomiast była też bardzo humanitarna, ponieważ w tej kombinacji kobieta nie jest sprawcą aborcji, bo ona sama sobie tej aborcji nie wykonuje, tylko namawia inne osoby, żeby to zrobiły, jest w związku z tym podżegaczem. W zasadzie podżegacz odpowiada tak samo jak sprawca, ale tutaj właśnie bym dopuszczał wyjątek i to nie w ustawie, a znaczy w ustawie też, ale wyjątek dający możliwość sądowi oceny konkretnego przypadku, bo często się zdarza, że tym podżegaczem jest kobieta zaszczuta przez swoje otoczenie, często nawet zmuszona siłą tam do tego, żeby tę aborcję przeprowadziła. I wymierzenie jej w takiej sytuacji kary byłoby po prostu małpim okrucieństwem ze strony wymiaru sprawiedliwości. I dlatego taką furtkę dla sędziego tam zostawiłem, żeby tego małpiego okrucieństwa można było uniknąć. Więc jest gotowy gotowiec, podobnie jak gotowy gotowiec jest, bo Konfederacja chce przywrócić karę śmierci. No to jest projekt mojej ustawy o przywróceniu kary śmierci i można z niego od razu skorzystać i to będzie konkret. No tam są bardziej skomplikowane sprawy, jak na przykład budowa silnej armii, suwerenności i silnej waluty. No dobrze, tylko budowa silnej armii to w porządku, tylko za jakie pieniądze? I tutaj ja bym radził, żeby Konfederacja wzięła się poważnie za to, za odpowiedź na pytanie, jakie korzyści właśnie dla modernizacji sił zbrojnych, poza zakupami oczywiście, może Polska uzyskać z tytułu członkostwa w NATO. Więc jest trochę pracy do wykonania, ale jeżeli by ten program się udało w ten sposób skonkretyzować, ten ogólnikowe te tezy, no to być może, że część wyborców by to przekonało, a Konfederacji wiele nie brakuje do tego, żeby przekroczyć klauzulę zaporową. Co do Korwina, no Korwin jest odsuwany od przywództwa w partiach, które zakładał, już chyba od 25 lat. No i jakoś nie można go odsunąć, co wydaje mi się, że to odsunięcie nie jest dobrym pomysłem. Ja się wielokrotnie przekonałem, że również i ci działacze partyjni, którzy w okresach między kampaniami wyborczymi domagają się usunięcia Korwina i tam przypisują mu wszystkie niepowodzenia, no zgodnie z tym, że sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą, ale kiedy kampania wyborcza jest, to jeden przez drugiego się prześcigają, żeby Korwin tam przyjechał i tam ich wsparł w kampanii wyborczej, więc nie bardzo wierzę w takie tutaj czarny charakter obecności Korwina w swojej partii. Zresztą on trochę, znaczy to może niedobrze, ale bo Korwin nie ma, tak moim zdaniem, nie jest dobrym organizatorem. Jest dobrze, jakby miał kogoś takiego, kto by tam opanował chaosy różne i tak dalej, ale no sam ma też pewne zalety. Pan Adam Sternik pyta, panie redaktorze, czy wie pan, jak rozstrzygnęła się afera wafelkowa urodziny Hitlera? Chodzą głosy, że swastykę na torcie dla Führera ułożono z wafelków Prinz Polin, co by dużo wyjaśniało. No nic o tym nie wiem, żeby takie wafelki były Prinz Polin, ale niewykluczone, że jak tu wypadki się rozwiną, to już będą zamiast Prinz Polo, to będzie Prinz Polin. Nic nie wiem, z jakich wafelków ten torcik rodzinowy został ułożony, ale zwracam uwagę na to, że sprawa przycichła gwałtownie po tym, jak ambasadoressa pani Georgetta
surowo przykazała niezależnej prokuraturze, że jak się nie opamięta i nie przestanie prześladować TVN-u, no to może stracić sympatię Stanów Zjednoczonych. Warto przypomnieć, że TVN to jest własnością Discovery Communication, której prezesem jest pan Dawid Zaslav z pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami, więc tutaj widać, że nawet gdyby TVN organizowała nie tylko urodziny Hitlera, ale urodziny Geringa i Goebbelsa, to co roku, każdego dnia roku można było jakieś urodziny zorganizować, to włos z głowy by nikomu w tej stacji nie spadł, skoro potężna ręka pani Żorżety rozpina nad nią parasol ochronny. Proszę państwa, pan Adam Sternik pyta dalej, czy panu redaktorowi też wydaje się, iż PiS bardziej nienawidzi Polski niż kocha Izrael? A może ten sąd nie jest uprawniony? Oczywiście, że nie jest, dlatego że jeśli już Prawo i Sprawiedliwość kogoś nienawidzi, to nienawidzi Rosji, a nie Polski. Polskę Prawo i Sprawiedliwość kocha, co prawda na swój sposób, niemniej jednak. Natomiast no, co do Izraela, to też go kocha, ale trochę inaczej niż Polskę, bo w stosunku do Polski to Prawo i Sprawiedliwość jest bardziej śmiałe, w stosunku do Izraela trochę mniej. No i to są takie subtelne różnice w tych miłościach, miłosnych zachowaniach. Pan Daniel Książek. Panie Stanisławie, szanowny panie Stanisławie, co by pan dziś powiedział ludziom, którzy oddali zdrowie, życie za swój kraj? I wszyscy mówią, że bidula jest przedzielona Wisłą na pisowców i peowców, ale ponad 60% ludzi nie głosuje. Czy to są właśnie ci powstańcy? Nie wiem. Ja nie słyszałem o żadnych badaniach nad tymi obywatelami, którzy się powstrzymują od udziału w głosowaniu. Nie sądzę, żeby wszyscy z nich byli powstańcami, bo aż tylu powstańców to w Polsce nie było, to nie przesadzajmy. Przypuszczam, że większość tej grupy to są ludzie, którzy w ogóle nie interesują się takimi sprawami i na żadne wybory nie pójdą z lenistwa, ale nie wykluczam, że część spośród tej grupy nie chodzi głosować, dlatego że nabrała przekonania, że to czy chodzi, czy nie chodzi, to nie ma żadnego znaczenia, a kraj jest podzielony na pisowców i peowców z tego powodu, że ten podział jest i ta wojna polityczna jest refleksem rywalizacji, jaką o wpływy w Polsce i w ogóle w całej Europie Środkowej to są Stany Zjednoczone i Niemcy. I dopóki ta rywalizacja będzie trwała, no to będziemy mieli polityczną wojnę i podział kraju, tak jak to pan łaskawie zauważył. Pani Marlena Równicka. Witam serdecznie. Ciekawi mnie, czy sytuacja z nagłym wykupem mieszkania miała coś wspólnego z ujawnioną później notatką. Ponoć nie ma przypadków, są tylko znaki. Gorąco pozdrawiam. No nie miała, dlatego że notatkę ujawniłem w maju, a dowiedziałem się o tej sytuacji, że muszę podjąć decyzję, czy się wyprowadzić, czy nie, w początkach marca. W związku z tym no, trudno, żebym aż tak tutaj przewidywał. To by mi przynosiło zaszczyt oczywiście, ale no, muszę tu samochodzicznie powiedzieć, szkoda, że to nieprawda. W każdym razie dziękuję za pozdrowienia i nawzajem pozdrawiam. Pan Dawid Rozpędowski, szanowny panie redaktorze, Norman Finkelstein w przedsiębiorstwie Holokaust napisał, że Niemcy wypłaciły Żydom około 60 miliardów dolarów. Żydzi żądają od Polski aż 300 miliardów, chociaż pierwotnie również chcieli 60. Czy można zatem przypuszczać, że stosują na nas technikę drzwiami w twarz, która sprowadza się do założenia, że jeśli chcesz, żeby ktoś spełnił twoją prawdziwą prośbę, to poprzeć ją inną prośbą bardzo wygórowaną.
No rzeczywiście Niemcy przekazały organizacjom przedsiębiorstwa Holokaust i przemysłu Holokaustu i Izraelowi około 100 miliardów marek, więc to by pasowało 60 miliardów dolarów, nie licząc dostaw okrętów podwodnych i innego sprzętu wojskowego. Jeszcze kilka lat temu wybuchła taka afera, że taki pisarz Günter Grass sprzeciwił się temu, żeby Niemcy przekazywały Izraelowi kolejny okręt podwodny. No to co się stało? Gazeta Wyborcza zaraz wykryła, że był w Waffen-SS. On rzeczywiście był w Waffen-SS, ale przedtem nikomu to nie przeszkadzało. Dopiero jak się wypowiedział krytycznie na temat tych roszczeń żydowskich, no to wtedy się okazało, co to z niego za ananas. Bardzo możliwe, że to jest rodzaj takiej taktyki negocjacyjnej, ja bym tego nie wykluczał, ale nie wykluczałbym również tego, że ponieważ apetyt wzrasta w miarę jedzenia, że środowiska żydowskie nabrały takiego apetytu, że już im 65 miliardów dolarów nie wystarcza, to tak jak Fryderyk II, król pruski, z przekąsem zażartował, kiedy Katarzyna Wielka chciała zająć tam Złotego Rogu, Zatokę Złotego Rogu, to sarkastycznie powiedział, już jej rogi huzarskie nie wystarczają. No i tu możemy mieć do czynienia z podobną sytuacją. Pan Andrzej Niemiec pyta, szanowny panie, Donald Tusk zakończył swoje przemówienie w Kijowie słowami niech żyje soborna Ukraina. Jak pana zdaniem należy interpretować tę wypowiedź, skoro termin soborna Ukraina to inaczej wielka Ukraina obejmująca swoim terytorium również obecne polskie ziemie, tak zwane Zakerzonie. Czy Tusk chce przekazać tę ziemię Ukraińcom? No nie wiem, warto zwrócić uwagę na kilka spraw. Otóż niedawno do Berlina przyjechał pan Zełenski, prezydent ukraiński nowy i stał obok pani naszej Złotej i pani nasza Złota dostała jakiś drgawek zagadkowych. Całe ciało jej drżało, nie wiem czy to ze strachu, czy z jakiejś pozytywnej emocji. No w każdym razie alians niemiecko-ukraiński i ta wypowiedź Donalda Tuska to też potwierdza, że jest tutaj projektowany. Natomiast soborna Ukraina, no wydaje mi się, że gdyby, bo to odwołałbym się tutaj do takiego stwierdzenia, które padło podczas konferencji prasowej Donalda Trumpa i pana prezydenta Andrzeja Dudy. Otóż ta konferencja miała pewne podobieństwa, wystąpienia obydwu prezydentów miały pewne podobieństwa, ale miały też różnice. Podobieństwa polegały na tym, że obydwaj prezydenci narzekali, ale każdy na co innego. Prezydent Duda narzekał na Rosję, a prezydent Trump narzekał na Chiny. I kiedy już skończył narzekać na Chiny, to powiedział coś takiego, a to już było po tym narzekaniu prezydenta Dudy, że jest przekonany, iż Polska wkrótce będzie miała przyjazne stosunki z Rosją, podobnie jak Stany Zjednoczone. W kontekście narzekań na Chiny sprawa wydaje się bardziej zrozumiała, dlatego że jeżeli Stany Zjednoczone rzeczywiście dążą do konfrontacji z Chinami, a bardzo możliwe, że dążą, no to rozsądne by było z ich strony zapewnić sobie w tej sytuacji przynajmniej neutralność Rosji i neutralność Unii Europejskiej, czyli Niemiec. No i w polityce trzeba mieć przygotowaną z góry odpowiedź na przynajmniej dwa pytania. Ja to wielokrotnie powtarzam, ale repetitio est mater studiorum. Pierwsze pytanie brzmi, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? Otóż gdyby prezydent Trump czy ktokolwiek inny chciał wystąpić z taką ofertą do zimnego ruskiego czekisty Putina i do naszej złotej pani, to usłyszałby to pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię. No i tutaj bardzo wielkie możliwości są, łącznie z utworzeniem na obszarze
zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski, Judeopolonii, a podarowaniu Niemcom ziem tak zwanych utraconych, proszę Państwa. I ostatnie pytanie. O nie, nie ostatnie, o lala. Także obawiam się, że jeszcze tych pytań zostało tyle, że jeszcze jeden cykiel, na jeden cykiel wystarczy. No i ten jeden cykiel następny to będzie następnym razem.